Cześć kochane, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Ja nazywam się Aśka Dobosz i jestem makijażystką. Dzisiaj przetestujemy sobie kilka nowości drogeryjnych i cały ten makijaż, poza tą bazą z Inglota, będzie wykonany właśnie kosmetykami drogeryjnymi. Chcę się tutaj skupić głównie na cieniach marki Sensic oraz najnowszym podkładzie od Kobo Professional Pro Formula. No zaraz zobaczycie, jak te kosmetyki sprawdzają się w akcji, ale pierwsze oczywiście przygotowuję powiekę pod makijaż oka. Czyli tak jak standardowo u mnie pierwsze pędzelkiem nakładam bazę pod cienie z Inglota. Ona delikatnie tak jakby zablokuje wydzielanie sebum na powiece. Pamiętajcie, że trzeba ją dobrze uklepać, żeby gdzieś tam nie zrobiły się nieestetyczne zacieki. Natomiast żeby zakryć wszelkie zasinienia czy żyłki na powiece, używam korektora. Korektor Catrice Liquid Camouflage, zawsze uwielbiam ten korektor, zawsze mam go w zapasie też. I tak samo jak bazę, nakładam go pierwsze pędzelkiem, a później gąbeczką uklepuję, układam tak, żeby powieka tworzyła mi takie czyściutkie, ładne, równe płótno pod makijaż oka. Pamiętajcie, że jeżeli robicie z korektora bazę pod cienie, to musi to być korektor zastygający. Każdy inny korektor będzie pracował dużo mocniej z powieką i będzie po prostu właził w załamania. Sięgam po jedną z moich ulubionych palet, Kobo Kind of Magic. I po ten prawie najciemniejszy cień, bo obok jeszcze mamy czarny, natomiast później zobaczycie, że ja go troszeczkę zaczęłam mieszać z tym cieplejszym odcieniem. W ogóle teraz wzięłam ten jaśniejszy, mieszałam, bo troszkę za ciemno mi się zrobiło, troszkę za chłodno, a chciałam, żeby ten makijaż dzisiaj nie był zbyt mocny, bo też wiem, że i takie filmiki chcecie z takim właśnie makijażem niezbyt mocnym, więc myślę, że mi się udało. Natomiast na pewno pojawią się też filmiki z bardzo delikatnymi makijażami, mam już je w planach, więc czekajcie. I oczywiście mieszankę tych cieni wklepuję sobie na nieprzypudrowany korektor płaskim, puchatym pędzelkiem. Pierwsze wtłaczam, żeby nie poruszyć żadnych warstw, które już wcześniej nałożyłam, i później delikatnie rozcieram. O, i jak możecie tutaj zobaczyć, zrobiłam ten sam krok jak na pierwszym oku, czyli pierwszy nałożyłam najciemniejszy brąz, ten chłodny, a później mieszankę tego jaśniejszego z cieplejszym i nakładam, żeby po prostu makijaż jednego i drugiego oka wyglądał podobnie. I teraz fajny taki bananowy, jasny odcień i nim będę blendowała granice tych nałożonych wcześniej po prostu cieni. Używam do tego małego pędzelka z dłuższym włosiem, ale taki wiecie, bardziej precyzyjny, żeby nie wyjść tymi cieniami zbyt wysoko. I cały czas sobie pracuję. Tutaj oczywiście moja głowa jest na pierwszym planie jak zawsze. Tu się właśnie patrzę, czy mnie widać i zmieniam pozycję. Standardowo ja po prostu mam swoją pozycję do malowania i ciężko jest mi przy filmiku ją zmienić. Matowy, beżowy cień My Secret. Znacie go doskonale wszystkie tutaj u mnie na kanale. Nie umiem się bez niego obejść. Zawsze używam go do roztarcia granicy cieni. Już w tym miejscu, tuż pod łukiem brwiowym. No, spisuje się rewelacyjnie, uwielbiam go, bardzo rzadko go zmieniam na jakiś ciemniejszy czy jaśniejszy. Kobo Glitter Fixer, czyli baza pod cienie błyszczące i pigmenty i brokaty jak najbardziej. Nakładam pierwsze zwykłym płaskim pędzelkiem do nakładania cieni, później klepuję paluchem, bo wtedy mam pewność, że baza jeszcze mi się lepi i jest dobrze roztarta, nie ma żadnych granic. No i teraz przechodzimy do punktu programu, czyli do cienia od My Secret. Przepiękny jest ten cień. Ja Wam oczywiście wszystkie numerki zostawię w opisie pod filmem, ale jak tylko go zobaczyłam, to wiedziałam, że to właśnie on będzie grał tutaj główną rolę, jeżeli chodzi o makijaż oka. I nakładam go oczywiście palcem stopniowo w mokrą bazę, bo tylko wtedy uzyskacie przepiękną intensywność połysku, cieni połyskujących. No i też pamiętajcie, że jeżeli nałożycie taki cień na sucho, no to on prędzej czy później się osypie. I teraz pierwszy cień miał grać główną rolę, natomiast sięgnęłam po taki odcień fioleto, granato, niebiesko, różu. I pierwsze sobie wtłoczyłam na granicy matu i tego jasnego połyskującego cienia bazę z Kobo.
No i paluchem nakładam właśnie ten odcień. No jest przepiękny, oczywiście to był spontan, więc nie zdążyłam Wam go pokazać, po prostu w ogóle o tym nie pomyślałam. No i teraz drugi punkt programu, czyli podkład od Kobo. No powiem Wam, że ja już go noszę który dzień z kolei i wygląda obłędnie na skórze. Ja mam cerę mieszaną, no z takimi lekkimi porami otwartymi, ale dzięki maseczkom jest ok. I powiem Wam, że utrzymuje się rewelacyjnie. Tutaj go przetestowałam na skórze mojej modelki. No i powiem Wam, że też pięknie się prezentuje. Zresztą zobaczcie, jakiego pięknego Photoshopa on zrobił i jakie on ma cudowne krycie. Ja oczywiście sobie sprawdziłam, czy ja to krycie mogę budować. Oczywiście, że tak. No i podkład ma mieć właściwości takie matujące tam, gdzie ma matowić, nie przesuszać tam, gdzie skóra jest sucha, ma mieć wysokie krycie, ma nie mieć zapachu i tak dalej, i tak dalej. No wydawałoby się, że opisujemy tutaj ideał. No i jeżeli o mnie chodzi, to jest to ideał, jeżeli chodzi o moją skórę, ale będę testować jeszcze z innymi cerami i dam Wam znać. Korektor, o którym zapomniałam, a okazało się, że mam kilka sztuk w zapasie. Jest to korektor Maybelline Fit Me. Ja uwielbiam ten korektor, ja nie wiem, co się stało, że ja przestałam go używać, a to jest naprawdę genialny korektor z przepięknym kryciem, który nie obciąża skóry pod okiem i który... jest taki bardzo plastyczny pod okiem, wiecie, ta skóra jest taka miękka, nie wiem jak to opisać, zawsze właśnie szukam tego efektu i w podkładach, i w pudrach, i w korektorach i właśnie dzięki temu korektorowi to uzyskuję. Color Creator Mix, mam nadzieję, że dobrze przeczytałam, bo mi śmigło szybko, czyli ten mikser do podkładów od Kobo. No jest to mój kolejny ulubieniec, ja go kilka razy przetestowałam właśnie w konturowaniu na mokro. Tak on już ze mną pozostanie, bardzo go lubię, przepięknie się wtapia w podkład, no ja wiem, że no, innego wyjścia nie ma, bo inaczej nie mógłby być mikserem do podkładów, no ale same zobaczycie, jak przepięknie nadaje opaleniznę. Ja używam tego odcienia oliwkowego i nakładam go oczywiście pod kość policzkową, boki twarzy, czoło, żuchwa, pod żuchwą, szyja i broda tym razem. I oczywiście wszystko sobie dokładnie wtłaczam. To oczywiście trwa dużo, dużo, dużo dłużej niż Wy to tutaj widzicie i bardzo Was przepraszam za moją twarz z lewej strony, niestety no nie umiem inaczej stać, a siebie na kamerze nie lubię, dlatego też nagrywam filmiki na modelkę. I bawię się tutaj, doklepuję, pamiętajcie, żeby jak najfajniej to rozetrzeć. Zawsze możecie sobie pomóc gąbeczką, o tak jak ja tutaj teraz, od podkładu i tak jakby zatrzeć granice właśnie konturowania na mokro z podkładem. Pamiętajcie, że konturowanie na mokro jest i proste i trudne, trzeba to dobrze rozetrzeć, ale z drugiej strony dużo jest Wam wybaczone, bo możecie sobie właśnie wrócić do tej gąbki od podkładu i tak by się bawić, dokładać, odkładać i tak dalej i tak. O, właśnie, teraz zauważyłam, że już wcześniej przykleiłam ręce. Brawo ja. I łączę sobie wszystkie kolorki. Kiedy konturowanie na mokro mamy skończone, sięgam po bronzer Tropical Kiss od My Secret. Jest to edycja limitowana i tam połóweczka tego bronzera to jest ten sam bronzer, taki kultowy. Na pewno go nieraz też u mnie kiedyś tam widziałyście na kanale. Bardzo lubię, bardzo fajny, ciepło-chłodny, taki, wiecie, robi się fajny, neutralny, w zależności od tego, jak go tam użyję, wymieszamy te dwie części, daje przepiękne, satynowe wykończenie, niesuchy, matny, taki, wiecie, wiór, no zresztą same zobaczcie, że przepięknie się prezentuje. No i mój ostatni, kolejny ulubieniec, ja wiem, jak to brzmi, ale naprawdę chciałam tutaj nie tylko przetestować nowości drogeryjne, ale też Wam pokazać produkty, które ja naprawdę lubię i jest to róż od... Sensik w przepięknym road goldowym odcieniu. Cudownie wygląda na skórze, uwielbiam go, używam go namiętnie, jak tylko mam możliwość, to go nakładam. I oczywiście, no tutaj nie muszę nic tłumaczyć, prawda? Tutaj nie muszę mówić, że to jest ulubieniec, bo to nie jest tylko mój ulubieniec, to jest w ogóle hit hitów, czyli rozświetlacz od Sensik. Cudo. To już jest moje chyba czwarte albo piąte opakowanie i jak widać to się już kończy. Kobo Loose Powder, czyli puder z sypki. Jest to puder matujący, ale nie obawiajcie się używać go w okolicy pod okiem, bo on przepięknie ją wygładza i nie przesusza. Ja się kiedyś pomyliłam, myślałam, że testuję już puder pod oczy z Kobo, a okazało się, że sobie po prostu pomyliłam pudełeczko i wzięłam ten, który jest przeznaczony do makijażu twarzy, do pudrowania twarzy.
i myślę sobie, wow, ten nowy puder jest genialny. No a się okazało, że Joanna sobie testowała puder, który już dawno przetestowała, czyli puder do twarzy matujący. I dlatego wiem, że pod okiem wygląda obłędnie. I tutaj sobie małym pędzelkiem pudruję właśnie okolice pod okiem, boki nosa, nos i broda. A większym pędzelkiem już teraz sobie pudruję resztę twarzy i robię też rozcieranie, konturowanie też tego na sucho. Wszystko sobie ładnie włączymy. I przechodzimy do brwi. Sięgam po paletę od Kobo Brow Bar. Bardzo fajna paleta, bardzo fajne cienie, nie osypujące się, piękne kolorki, cóż tu będę więcej mówić. Oczywiście pierwsze wyczesuję brwi, a później je uzupełniam. Bardzo delikatnie, bardzo subtelnie, żeby nie było zbyt mocnego efektu. Jak widzicie, nawet rzęs zbyt dużo nie przykleiłam, żeby było lżej. Makijaż wyjdzie elegancki, taki bardzo kobiecy. No myślę, że się Wam spodoba. I uzupełniam, uzupełniam, uzupełniam. I jak już uzupełniam, skończyłam uzupełniać, to sięgam po żel do brwi bezbarwny od My Secret. I myślę, że jego przedstawiać nie muszę, ponieważ on jest hitem kolejnym na YouTubach, internetach i tak dalej. Więc jak tylko go dorwiecie, bierzcie w ciemno. Wracamy do paletki od Kobo i mieszam sobie tutaj ten cieplejszy cień z takim chłodniejszym. Cały czas pracuję na tej dolnej, na tym dolnym rzędzie, oprócz raz tego tamtego żółtego bananowego cienia. I zaznaczam dolną powiekę. I staram się jak mogę, aby nie była ona zbyt mocna. Co by zadowolić wszystkie moje widzki. Więc nakładam, tu się robi mocniej. Ale ja to naprawię. Myślę sobie, Joanna, stop. I wracam do cienia Glam and Shine od My Secret. I oczywiście pierwsze nakładam bazę z Kobo pod pigmenty, cienie błyszczące i tak dalej. Malusieńkim takim pędzelkiem. I dopiero później przyklejam ten cień. On siłą rzeczy no, będzie się osypywał, no to jest taki cień i taka formuła. Natomiast wystarczy mieć dobrze przepudrowaną buzię, pracować ostrożnie. I żaden osyp nam nie straszny. No i czas na usta. Sięgam po kolejną nowość od Kobo, czyli błyszczyki do ust. Powiem Wam, że kolory są obłędne, są tak twarzowe i tak neutralne, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nie martwcie się, dolne rzęsy wytuszuję poza kamerą, bo po prostu gdzieś mi umknęło. Zresztą moja modelka ma tak przepiękne usta, że naprawdę... A, i moja modelka to Marlena, więc... Czas, naprawdę czas, Joanna. Zapraszam Was na metamorfozę mojej cudownej modelki przed i po. Ja Wam bardzo dziękuję za obecność tutaj. Życzę Wam miłego oglądania. Do następnego filmu oczywiście zachęcam do komentowania, lajkowania i subskrypcji mojego kanału. Trzymajcie się, buziaki. Pa, pa!